Siemano, z tej strony Glad, a oto nowa seria na kanale Trickroll TV Horror pod tytułem Penumbra Przebudzenie Overture. Tak jest, gra polecana mi przez Bonarta, ponoć jest podobna do Amnezji, czyli spodziewam się tutaj niemałego strachu, na pewno większego niż w Firze. No cóż, w grę nie miałem okazji pograć, jak już wielokrotnie mówiłem, jak już nagrywać horror, to w takich, w których się nie grało, bo to psuje całą zabawę. Więc nagrywam pierwszy raz Penumbrę, zobaczymy co mnie tu czeka i jaki poziom strachu ta gra będzie prezentować. Zacznijmy sobie nową grę. Normalny, dobra, wezmę sobie normalny. No już się nie mogę doczekać. Okej, okay. Znamy imię bohatera, bodajże Filip, i teraz tutaj jest przedstawiony czas akcji. Luty 2000. Okej, okay. Mam jakiś filmik, to nie będę mówił nic. Zamykam się. His letter contained a key, instructions, pleas for forgiveness. I figured the dead don't have much use for absolution, so I turned to his prophetic passing, which he inexplicably expected to come any day. Clearly averse to explanations, my father preferred to leave directions to a bank on Mayfair I'd never even heard of. In that bank was a safety deposit box in his name, and myself as executor. Of course, I went as he knew I would. I discovered that despite the evidence, he'd been legally declared dead almost 30 years ago, and so the old book and collection of notes I found had, in the eyes of the law, been mine all this time. My father's instructions were to burn the documents, raise no further questions. But that was his error. No man's immune to the shameful trappings of curiosity, and my humanity got the better of me. The university I taught at was world-renowned for two things, physics and linguistics. I represented the first, and the man who stood for the second was stumped by my recent acquisition. The book was indecipherable. The notes, however, showed a location somewhere in uninhabited northern Greenland. It took me almost a year to book the last flight I'd ever taken. As I watched civilization disappear along with Heathrow, I realized my father had disappeared 3 decades ago, almost to the day. And I considered it in turn what it was that I was leaving behind. We landed on a strip of ice a few feet wide, and within minutes I was pulling away on a chartered boat, beginning the 12-hour journey that would lead me into my past. Okej. Dobra, gdzie my jesteśmy? Chyba na statku. Tak, na statku. Już. Dobra, no gra ma niesamowity klimat, już się nim zaraziłem, można powiedzieć. Nareszcie prawie dotarliśmy do portu, lepiej zacznę się pakować. Mogę być daleko od domu, ale nadal dam radę podnosić rzeczy przy pomocy lewy przycisk myszy. O. I przyjrzeć się przydatnym rzeczom używając prawy przycisk myszy. No tak, tutorialik na początek. Okej, na pewno sobie weźmiemy mapę, tak czy nie? Jestem pewien, że te mapy mają dobre kilkadziesiąt lat, ale punkty orientacyjne zmieniają się znacznie w Grenlandii, więc mam dosyć skromne przypuszczenia, dokąd zmierzą. Dobra, może Jack Danielsa weźmiemy sobie, whiskacza? Whisky, pusta, szkoda. No szkoda. Zawsze dobrze mieć notatnik, aby zapisać interesujące informacje i przypomnienia. Myślę, że zostawiłem moją latarkę w szufladzie biurka, bo łóżka. Mogę ją otworzyć, używając na niej lewy przycisk myszy, przytrzymując przycisk. Dobra. Okej. Okay. Czy my tutaj musimy zbierać jakąś żywność dla przetrwania? Czy nie? Mogę podnosić przedmioty jak amnezji. Co tu mamy? O! Widzę interakcja fajna. Latarka włącza się włącza w punktu tab, aby na szczęście skrótem. Aha, albo na szczęście skrótem klawiszą F. Dobra. Zamkniemy szufladkę, co by nie. Rybki.
A tu jest kłódka. Zawsze podróży z kłódką i kluczem do niej. Jest w ekwipunku tab. O! Dobra, tutaj mamy inwers postaci. Okej, to użyjmy tego klucza. Mogę użyć tego klucza? O, świetnie. Co my tu mamy? Baterie. Na pewno nam się przydadzą. Okej. I flare, tak? Nie flare, tylko tą lampkę. Nie wiem, jak się to nazywa w sumie. Skrót klawiszowy G. A M to jest notatnik, tak? Rzeczy do zrobienia. Nic nie mam do zrobienia. Notatki. Nie mam żadnych notatek. Okej, dobra. No to co? Tutaj jakaś pani jest. Boże, dziwną minę zrobiła. Przerażającą wręcz. Kurteczkę mi wziął. Co to ma być? Śpiwór? Nie weźmiesz. Kurteczki też nie weźmiesz. O, tu jest jakaś skrzynia. Tą lampę mogę sobie wziąć? Mogę sobie, o, pobujać nią. Skrzynia. O, co tu jest? Najdroższy Riku, szybka notatka, zanim wejdziesz na podkład, znowu mnie zostawisz. Zostawiałam ci mały prezent, abyś o mnie pamiętał. Jest on w skrzynce przy nogach łóżka. Wciąż nie rozumiem, dlaczego macie na pokładzie tylko jedno łóżko, w którym śpicie na zmianę. O, fuck. Przecież w ten sposób nie możesz wypocząć. Ale co żona rybaka może wiedzieć o życiu na morzu? Będę się modlić codziennie nocą za ciebie, aby połów był udany i żebyś mógł wrócić szybko i bezpiecznie. Proszę, nie znikaj na 5 tygodni jak ostatnim razem. Wiem, że czasem zrzędzę, ale cię kocham. Umyłam twoje kombinezony. Wiem, że szybko je pokryjesz częściami ryb, ale czuję lepiej wiedząc, że były myte. Zanim zapomnę, ale czuję się lepiej wiedząc, że były myte. Zanim zapomnę, Hemingsowie w wiosce zapytali mnie, czy wrócisz z jakimś strągami albo. Ale powiedziałam im, że skończył się na nie sezon. Jeśli przypadkiem jakiegoś złapiesz, nic im nie mów. Zapakuję dobrze w lodzie, a ja przyrządzę z nich coś specjalnego, aby uczcić twój powrót do domu. Kapitan statku zasługuje na wyjątkowe traktowanie od czasu do czasu. Dbaj o siebie, mój ukochany. No, dobra. List miłosny do rybaka od jego żony. Dobra. Czytamy cudzą korespondencję. Co tu jest? Pusta czy nie? A psa. Ty, ja ją postawiłem? Nie. Gdzieś ją wyrąbałem. Ale zabawa. Okej, co my tu mamy? Ona mówiła o jakimś drobnym prezencie. Obok nóg łóżka? No i gdzie to jest? Nie wiem. Może mówiła o tej szufladzie? Ajajaj, dobra. Oj, na razie nie ogarniam, co tu się dzieje w ogóle. Okropnie śmierdzi. Cieszę się, że niedługo dostanę się, co musieli tu jeść, spać i coś robić, wszystko inne. No, zabawne. Na pewno tu nic nie ma. Wygląda, że na to, że nie ma tu nic. Dobra, to wychodzimy stąd. Ja chcę stąd wyjść. Tak. Ojca. Nie będę wszystkiego czytał, bo to nie ma sensu. Jak będziecie chcieli, to sobie zatrzymacie. Dobra, wyszliśmy ze statku. Tak zimno, nie wiem gdzie jestem. Potrzebuję schronienia. Prędko. Okej. Moja cała goła zdrętwiała dawno temu. Wciąż jednak słyszę ogłuszający wiatr. Co to jest? Kamienie jakieś. Okej. O, o, coś tu jest. Coś tu jest. Oj, kurde, otwórz się, bo ja tutaj zamarznę.
Soli niezamarznięte. Muszę rozbić lód. Czym? Oto jest pytanie. Może kamieniem weźmę. Kamienia. Daj kamienia. Tutaj tylko kamienie są. Ła! Opuściłem. Jeszcze raz. Idziemy dalej. Z kamieniem. Niesiemy ten kamień jak. Jakby to był królewski kamień. Użyj trybu interakcji, by mógł zamknąć kamień. Ale co ja mam zrobić? Kamień. O Boże, już mam problem na początku gry. Na pewno trzeba rozbić kamieniem ten lód, ale. O! Świetnie, udało mi się. A, mam nadzieję, że nie zamarzł. Zrób mnie to dobrze, dobrze. O Boże, wszystko musimy robić, nawet kręcić tym. Dobra. O kurde, mać, ale tutaj jest interakcja. Otwórz się. Otwórz się. Lera jasna. Tutaj są zawiasy, czyli kurde, musi się otworzyć w tą stronę. Pcham do siebie i nic. O, dobra. Ohoho, będzie problem z tym. Okej, dobra, schodzimy na dół. Fajnie. Pieprzyłem się przy tym z 5 minut. Zapowiada się ciekawa seria. Okej, czemu jest ciemno? F. Latarka. Co się dzieje? Jezu, moja głowa, nie mogę uwierzyć, że spadłem tak głęboko i udało mi się przeżyć, chociaż z drugiej strony rozglądałem się dookoła. Dobra, nie przeczytałem. Wy będziecie mieli okazję przeczytać. Okej, co tu jest? Co tu się dzieje? O, mogę biegać shiftem, dobra. Tu jest jakaś pałka. Metalowy pręt. Uhuhu. Co tu jest? O, przeterminowana, dobra, to nie biorę. Okej. O, co tu jest? Co tu jest? Flara, świetnie. A to? Co to jest? Dobra, nie o to chciałem. Ach, nie. O, młotek, to się przyda. Okej. Dobra. Aha, to są konserwy. Dobra, na pewno przeterminowane. Co tu mamy? O, flora. Fajnie. Uhuhu. Dobra, podoba mi się ta gierka. Dobra, zablokowane. Coś musi je blokować. Ale co? O, tu mamy coś. Jeszcze. Kolejną flarę. Dobra. Może tędy się jakoś da przedostać. O. Nie wyrwę ich gołymi rękami. No ale. Poczekaj, ziomuś. Filipie, gdzie jest twój interes w postaci? Dobra, tutaj. Możemy przecież metalowym prętem to zrobić, czy nie? Nie całkiem tak. To młotkiem. Aha. Okej, rozpieprzyłem. Metalowa półka.
To jakoś można przesunąć chyba, co? Czy nie bardzo? Można to spieprzyć? Zaraz zobaczymy. Chyba nie. Ale fajnie, tutaj możemy uderzać młotkiem. A nie wiem, może użyjmy prętu metalowego, żeby odepchnąć tą szafeczkę, czy nie bardzo? O, coś tam było. Jak to ma zadziałać? No kurde, sami powiedz. Aha, dobra, po prostu. Ohoho, będę musiał się oswoić. I co ja mam tu zrobić? Ja mam kucnąć. A, kontrolę, świetnie. Wychylam się jak w szczelankach, ale to dobrze. O, a co tu jest? Tu jest jakiś... Uhuhu, o Boże. Co tu się dzieje? Dostaję pierdolca. Pomału. Czemu jest tyle korytarzy? Dalej to samo. Dobra, nie. Dobra, chodźmy tutaj. Ewidentnie tutaj mam iść. O kurwa, co się dzieje? Ale mnie ciary przyszły. Co tam jest? Aha, dobra. No to może tutaj prędzej zadziała. O, zajebiście. Co teraz? Aha. Ale zajrąbiste. Podoba mi się. Naprawdę. Mogę te drzwi otworzyć? Aha, i tutaj wyszliśmy teraz, tak? Spoko. Dobra. To idziemy na dół. Fajna, fajna gierka. Fajna, fajna. Fajny klimacik, naprawdę. Dobra. Podoba mi się. Okej. Zapisałem notatkę, tak na wszelki wypadek. A w ogóle ja sobie zapiszę grę. Czy nie mogę zapisać? Czytaj grę. Punkty zapisu. Automatyczny zapis. Okej, stare szyby. Automatycznie nam zapisuje. Dobra. Ale mogę chyba zapisać. Spróbuję F5. Aha. Dobra, czyli mamy już pierwszą interakcję z wrogami. Okej. O fuck. Dobra. Tu mam mapę. Boże, co za muza. Czekajcie, sprawdzę tylko, czym się zapisuje szybko. Sterowanie. Zmienię ustawienia klawiszy. O, właśnie, o to mi chodziło. Akcje różne. Wyposażenie. Nie. Akcje. Nie. Dobra, będziemy musieli być statni na autozapis. Tak czy siak. Muzyka mnie tu przeraża. O Boże, gdzie my jesteśmy? Zaraz mi coś wyskoczy i wydreruję. O, strzałka. Cholera jasna. Tyle korytarzy. Dobra. O Boże. Zaczynam się bać.
Co mnie tu czeka? Dobra, jesteśmy w jakichś, nie wiem, w kopalniach. Gdzieś wszedłem. Czytywanie. O jest. Co tu się dzieje? Dobra. Zablokowane. Coś jest? Chyba nie. Skrzynia magazynu. O, ale tu są drzwi jakieś. O! Coś tu jest. Środki przeciwbólowe. Baterie. Świetnie. Co to jest? Co to do diabła? Co się stało? Nie wiem, czy to był taki dobry pomysł. Aha. Znowu to nacisnąłem. Nie wiem, czy to był taki dobry pomysł, ale no, chyba nigdy się do tego nie przyzwyczaiłem. A to był może szybki zapis? O. O, właśnie. Punkty zapisu. To jest zapis. Dobrze wiedzieć. Ha, rozkminiłem. Dobra. Czyli tak, tutaj mam szybki zapis, fajnie. Zamknięto środka. No kurde, ktoś tam jest, rzeczywiście. Zapalniczka. No cóż, ja mam pustą. Może będę mógł rzucać nią w potwory. Jeszcze wrócę tutaj. Chyba jednych drzwi nie sprawdziłem. Tych bodajże. No, otwórzcie się. Czy jesteście zablokowane? Zablokowane jesteście. Dobra, to wychodzę stąd. Najwidoczniej musimy się dostać do tego gościa, który się tam zabarykadował. Nie chcę list miłosny. Okej, dobra. O kurwa! O kurwa, co się dzieje? Ja pierdzielę, no masz rację. Czytasz mi w myślach. Kurwa, wezmę młotek. Wezmę młotek. Zapierdzielę go młotkiem. Nie dam się. Ja pierdzielę, aż się wystraszyłem. Gdzie on poszedł? To był jakiś... O, tam jest, kurde, menda pieprzona. Wilczurek? Mogę go zapieprzyć? Zabić raczej? Co to jest za... Ciekawe, czy mogę go zabić. Zapierdzielę cię. A, mam cię, skurwielu! Zdychaj! 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 Haha! Jesz, o kurwa, stajesz! Zdychaj, mendo! Zdychaj. O ty, uciekasz? Nie ma tak łatwo. A, kurde, masz tu! Gdzie ty jesteś? A, fuck! Chodź tu, mendo! Chodź tu! Chodź tu! Do nogi! A, mam cię! I jeszcze raz! O, chyba nie żyjesz. O, zabiłem go. Zabiłem go. O, ale jestem... Tracę krew, ale powinien być cały. Zdrowie. Jestem na zielono. Jak na zielono, to spoko.
A, mój pierwszy przeciwnik pokonany. O, to weźmy trochę benzyny. Czy ja mogę wziąć trochę benzyny? Pierdzielne, młotkiem. Młotek będzie naszym tym. A w ogóle ja miałem pręt, dlaczego ja prętu nie użyłem? Dobra, tu jest ta mapa, tu stąd wyszliśmy. Chodźmy sobie tędy. Dobra. Co to jest? Może schowam ten młotek, bo... O, właśnie. A kurde, dobra, to wrócę się do tej lampy. A trzymając młotek, nie mogłem ten grować. Mogę teraz nie, i tak nie mogę. Ach, pierdzielić to. Dobra. Fajnie, nie jest źle, możemy zabijać. To jest dobry znak. Możemy się bić. Okej, dobra, to są jakieś drzwi. O, przyjemnie. Jakiś dziennik. Bunkier dowódczy, awaryjne lądowisko z Zulu, cotygodniowy raport. Czekajcie, czekajcie, nie będę tak przewijał szybko, żebyście mogli sobie czytnąć. Ja sobie też w sumie czytnę. Okej. O Boże, dużo tego. A tu jakieś zamówienie. Szef Major. Dobra. Dziennik oficerski. Backstreet. Co to jest Backstreet? To jakieś kurde tabletki Backstreet. Maszyna do pisania. Co my tu mamy? Mogę sobie wziąć szufladę. Zobaczyć, co tu jest. Jest zamknięta, potrzebuje klucza. Nic nie ma. Nic nie ma. O, tu coś jest. Wołowinka. Fajnie. Tutaj nie ma nic. Już dolnych nie mogę sprawdzić? Mogę. O, coś tu jest. Fajnie. Środki przeciwbólowe. Przydadzą się, na pewno. Po środku nic nie ma. Dobra, to jest klucz. Skrzynia cennych rzeczy, dobra. Może będzie w biurku. Wypierdzielaj krzesełko. Nie ma nic. Wołowina! Świetnie. Pewnie przywraca nam zdrowie. Nie ma nic. Cie. O! Też mogę wysuwać. A to pewnie nam nic nie da. Jeszcze sprawdźmy tutaj. Nie ma nic. Tutaj. O, baterie, świetnie, przydadzą się. I tutaj. Nie ma nic. Jest kluczyk, świetnie. Sobie możemy otworzyć skrzynię. O, fuck. O Boże, ta muzyka jest chora. Artykuł korespondencji z Kopenhagi. Okej, dobra. Sprawdźmy jeszcze te dolne szufladki. Nie ma nic. Nie ma nic, dobra, ale mamy klucz i będziemy mogli otworzyć tą skrzynię. Jak chcę otworzyć tą skrzynię? Tak jest. O! Nam zdrowie wraca, tak? Wołowina z aromatem. Butelka Backstreet'a może się przydać.
Extreme. Kluczyk. To mnie interesuje teraz i chcę to otworzyć. O, coś tu jest. Większa księga materiałów wybuchowych. Edycja, coś tam. Rozdział, czarny standardowy ląd. Aha, czyli możemy tutaj sobie... To jest jeden ze składników. Sznurek, najlepiej bawełniany, czarny proszczelniczy backstream. Oho! Dobra. Czyli tutaj mam przepisy na różnorakie materiały wybuchowe. Fajnie, fajnie. Co tu jest? Gnijące drewniane półki. To mnie nie interesuje w sumie. A tu? Aha. Dobra, zapiszmy sobie. Dobra. Na niczym, stary, zapisujesz po prostu grę. Tak mi się przynajmniej wydaje. No dobra. Biuro. Aha, tutaj wszystko. Warsztat napisane. Czyli tak, tutaj byliśmy w biurze. Warsztat. Do magazynu. O, tutaj nie byliśmy. Co jest grane? Notatki. Czy to pewnie przejście, jak tutaj załatwimy sprawy, tak? Magazyn. Biuro. Warsztat. Magazyn? Kurde, nie wiem gdzie iść w sumie. Warsztat. Dobra, kurde, pobiegnijmy trochę. Ja tak sobie spaceruję tutaj, jakbym był na wakacjach. A nie jestem. Magazyn, warsztat. W biurze byliśmy. Wróćmy się do magazynu. Hopsa. Dobra. Okej. Jesteśmy w magazynie. Czy ja tą skrzynię mogę przesunąć w jakiś sposób? Pewnie jak wyciągnę te kamienie. Pewnie tutaj jest jakaś zagadka. Na życie. Wciągnąć kamienie, przesunieć skrzynię, tak? O, wiedziałem, kurde. Trzeba myśleć. Co tu jest? Ktoś nie chce, żebyśmy tam schodzili. Zapiszę tutaj. Okej. Przyzwyczaj się. Dobra. Zejdźmy tutaj. W sumie nie mam nic innego do roboty. Tutaj coś jest ukryte. Nie. O kurwa, pajączek. Sobie wezmę pręcik. Nie mam pręcika, to sobie wezmę młotek. O Jezus. Szybkie skurwiele będą pewnie. Oho, one coś tu wpieprzają. Kurde, gdzieś się tu czaisz, mendo. O. Co to jest? Jakieś wpisy do dziennika.
Dobra, schowam młotek. Dobra. Flarę weźmy. Bierz flarę, Filipie. Ten pająk gdzieś tu jest. O kurde. Wszedłem sobie w parę, a co by nie. Jest kolejny dziennik. Dobra. Źle zrobiłem, że wszedłem w tę parę. Ta, nie czuję się już rąk i nóg, jestem w tarapatach. Weź sobie wołowinkę. Jeszcze nie. Czy ją właśnie wrzuciłem? Ugotujemy sobie ją na parze wonnej. Cholera jasna. Schowaj tą wołowinę. Jak się chowa wołowinę? Tak ją schowamy. Dobrze. Nie mogę jej wziąć? Czy to jest... Dobra, nieważne. Aha, padłem. O Boże, failowy odcinek. Dobra, jesteśmy w tym miejscu. Wiecie co? Zakończę tutaj na... W tym miejscu ten odcinek zakończę. Tak. O, tu jest drabina nawet. Dobra, tak czy siak zakończę w tym miejscu odcinek. W kolejnym odcinku będziemy tutaj działać. No, gra mi się podoba. Gra mi się podoba, choć tutaj sterowanie i używanie przedmiotów i tak dalej jest, no, wymaga trochę treningu, bo trzeba się namachać myszką. No ale nic. Podobne do Amnezji. I ma klimacik. Myślę, że to będzie dobry horror na kanał. Także trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach Penumbry. Na razie, cześć.